I ja nie wiem dlaczego, tylko to jesteś porąbany. Byłem przebrany za diabła i mam z nią zdjęcie i podpisane z tyłu. Nie wiem, o co chodzi. Cześć, tutaj Ania. Dzięki ogromne za tak ciepłe przyjęcie tego nowego formatu. Dajcie koniecznie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym takim odcinku. A jeżeli dzisiejszy Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Witam w challenge, do którego zaprosiłam same mózgi dzikiego ucha. I który będzie polegał na odgadnięciu 30 piosenek, zaczynając od lat 70. aż do dziś. Co? Coś, co wyszło dziś? To ja nie znam. Ja też nie znam piosenki. Ale, to, ale wiem, że na pewno parę dni temu wyszła taka piosenka takiej influencerki. Widziałem. Ale... Zostawisz to na koniec. Powiedziałem, że Ania tego nie zdążyła wcisnąć. Starałam się wybierać nie najbardziej oczywiste utwory. Usłyszycie po 3 fragmenty 30 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz wykonawcy. Jeśli piosenkę wykonuje kilku artystów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. To ważne, dzisiaj nie przedłużamy. 5 sekund i koniec. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Wow, ale to jest 50 lat. 53 lata. David Bowie, Hero. Ale nikt cię nie goni. Kto pyta? Nie błądź. David. Będzie jeden punkt? Dlaczego? Bo wie. Ja mam taką historię z tą piosenką, że ogólnie, ponieważ mój tata był wiekowy, a mama w sumie też, to nie słuchało się u mnie takiej muzyki pokolenia właśnie lat 80., tylko bardziej jeszcze starej, albo z kolei Gypsy King, nie? Więc był taki miszung. No i ta piosenka, w ogóle ją poznałem przez ten remix, taki co był z 20 czy 15 lat temu. I potem się dowiedziałem w ogóle, że jest taki ktoś jak David Bowie. Więc ja bardzo późno nadrabiałem. Queenu też bardzo późno, często chodzi. Piszesz do ciebie, że kiedy fada, no co to jest? Chodź pomaluj mój świat, zespół 2 plus 1. Ucieszyłem się. No to już zdecydowanie moje czasy. 2 plus 1 to 3, wiadomo. A dlaczego tak jest? Bo muzyki tak mówią. Bo nas jest troje. Ich troje. I to właśnie ta piosenka, zespół Ich Troje, zainspirowała do powstania. Mi to brzmi jak... Mi też. No. Ja wiem, co to... Kate Bush? Nie wiem, tytułu nie znam. Nie wiem, jaki tytuł. Numer 3? Si. Czy strzelasz? To jest Mia Katia Hatonda. Kate Bush. Ja pas. Kate Bush, Wuthering Heights. A w tekście się pojawia to? Nie. A właśnie, to jest ten case, to są te lata właśnie, no, nie? No, oni się głowili wtedy nad tytułami. To tak jak Marius Manks i tak dalej tam robili te tytuły, kurde. To jest Elton John, Genie and the Jets. Nie, to jest chyba coś... Wiem, one mi się myli zawsze z tą piosenką, wiem. W ogóle ja taki w szoku, nie? Z tym bity. Jakby techno z lat 70. zgadywano. Nie kojarzę tę piosenkę, ale... To jest Benny and the Jets. Kto? Elton John. Jenny and the Bets. Ale jeszcze jest jakaś taka piosenka, z którą ja kiedyś myliłam tę piosenkę, ale to już nie Kule. Ma może Genie in the Bottle. Ja bardzo lubię Eltona Johna, ale odkryłam go dosyć późno, tak podobnie jak ty Queen. No ja odkryłem go przy okazji Króla Lwa, dość wcześnie. No i tak. Elton John jest chyba chrzestnym któregoś z synów Davida Beckhama. Tak, Romeo chyba. Bardzo możliwe. Bo jest Romeo, Cruz i Brooklyn. I mi się wydaje, że tego środkowego. Papa.
Co tam pudelki? Tutaj znajdzie się lepsze. Nie, to nie pudelek, to już trzeba dalej sięgać na zachód. Jest to Radiohead? Leci czołg. Nie pamiętam. A para. Nie, dobra. Nie, przepraszam, w ogóle. Ja nie. To się wytnie. Ja pas, ja też. Ej, ja wiedziałam, co to jest! Wiedziałam, nie, proszę, co to jest, proszę. Ale bałam Radiohead. Się powiedzieć, że to jest to, bo nie chciałam strzelić gafy! Tylko kurde, kto to śpiewa! Agnieszko, pomóż mi, ja to wiem! Dobrze, poczekaj! Zegar mi z światła purpurowy. A, dobra. Jakiś Tadeusz może. Ej, nie wiem, kto to śpiewa. Ale to jest... I po tej pierwszej nutce, tylko że mi teraz nikt nie uwierzy, ale autentycznie myślałam, że to jest to. Jestem z siebie strasznie dumna. No, ja to grubo poleciałem. No. Radiohead. By mi zawętać błękit w głowie. Nie wiem, kto to śpiewa. Jezus, no. Czekajcie. Teść mnie zabije. On to lubi. Zegarmistrz. Światła? Tak. Tadeusz Woźniak. Tadeusz! Tadeusz! Tadzik, do domu! Ja bym sobie dała pół punktu. To jest pan, który śpiewał czołówkę do plebanii, więc nie one. Ojej! Naprawdę? O, to nie wiadomo, który hit teraz bardziej Wonder, nie? No. No. Kto był pierwszy? Dobra, wiecie? Na pewno dwoje? Nie ja. Ja wiem. Poczekaj, kto to dobra. Śpiewa. Dobra, to zaczynam od tytułu. 3-4. Everybody wants to rule the world. 3-4. Tytuł się zgadza? Tytuł jest, mi się wydaje, za długi, ale generalnie bym też tak powiedział. I mówić zespół, czy mam mówić? 3, 4. OMD. Tears for Fears. Agnieszka pisze. Naprawdę? Ja to codziennie tego słucham, ja nie wiem, kto śpiewa. To leci tak na mojej playliście takiej zapętlonej sobie. Ja lubię tę piosenkę, ale Lorde nagrała cover do tej piosenki do Igrzysk Śmierci. Ten cover jest mega, jest super i polecam naprawdę. Jest jakby totalnie inny świat niż ta piosenka. O, też to znam. Też ten, no, ale... Wiem, ale ja się peszę. Malinowy Król, to śpiewa teraz Cisza Sośniska. Nie! Wiecie? Tak. Chyba tak. No to dawaj. Wiesz? No, ale klikaj! Nie, dobra, nie wiem. Klikaj! Ale ja głupotę powiem! Klikaj! To nie jest jakaś Urszula? Tytuł? Malinowy Król. No! Malinowy Król? Tak! Urszula! Bałam się, że rój jakiś. Co za obciach, no w sumie już to wiadomo, że to Urszula. Ja wolę utwór Piesek Twist Urszuli. Kiedy jesteś zakochany, serce jak piesek mały, cieszyć się będzie. Ja nie. Ja też nie. Szok. Adam? Nie, to nie moje zupełnie klimaty, są jakieś tam kisy czy inne. Ale dawaj. Ktoś przechodzi, trąca łokcie. Ja? Kto to? Wiem, to jest ten. Nie wiem, ja nie pamiętam tych tytułów, tylko mogę sobie ponucić. A to nie są ci, co śpiewali... Johnny, coś tam. Universe. I kill the one. Dzisiaj by się nazywało solo albo turutu. A tak wtedy pewnie wymyślili coś tam. Dla serca czy tam. Tytuł Skóra. Jest to Aya RL i tam śpiewa Paweł Kukiz. Tak. To dlatego nie wiedziałem, bo się go wykreśliłem go z mózgu. Jedziemy dalej. Uj. O. Jezus. Ale by były wyświetlenia, ale nie ma. Nie, są. Nie. O, nie. Wiem. To brzmi na polskie lata 80. To jest takie, te smuty takie. Jakieś kombi. Nie, to jest taki... Ale tak w stylu. Wiem, tak, ale to bardziej szło w ten taki Polska, mieszkam w Polsce, coś tam. 10 palców na lewą stronę. Jest to Kult i to jest mieszkam w domu bez... Mieszkam w domu bez okien? Mieszkam... Odciął zamknięty. A! Bardzo podzielone. Kraj tak podzielony. Murem podzielony. Mury runą. Polska murem podzielona, Kult.
Nie, Polska nie była murem, to Berlin. Boże, co za w ogóle? A to nie jest Arachia? Kto? Kult. Trzy punkty. Jest. No a, byłem by. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody. No coś murem podzielonym. Tak. Coś się zgadzałem, coś, nie? No, coś... Tak. Słuchało się Radio Pogoda. Skąd ty masz takie szybkie ręce? Poczekajcie, bo mnie wybili się. Kobieto, ty masz zakwasy, jak podniesiesz rękę do góry, a ty nagle... No i teraz nie. Działa. Smoke on the water, Deep Purple. Nie, to. Tak robi potem. Tak, to jest na pewno... Wiem. To jest... Tak. O nie, proszę. Nie, podzielę. Nie, bo nie wiem, czy tam ten guźnik się liczy, czy... A, no tak, bo ty naciskałaś druga wtedy. Dobrze, to zacznijmy od Wiki. To jest Dire Straits. Kurde, nie mam tytułu i się wybiłam. Karma. Coś tam, man, water, Reader. Coś takiego. No ja wiem, że to jest Dire Straits. To nie jest ten, no jest o sułtanach. Byłem w Omanie tam i tam właśnie był sułtan. Ale to nie był swingerem żadnym, a tu jakby chyba mamy do czynienia z innym numerem i na pewno. Kurde, ja to kojarzę, że jest tam ten tytuł, jak jest właśnie takie... Nie. Tam jest tytuł. Johnny coś tam pray? No ja nie, tam jest chyba jakiś man. You play the guitar on the MTV. Ja ci pomogło. That's the way you do it. Money for nothing. Tak, dajesz. No to mówiłam, że men to. Tylko chodziło mi o money. Jak byłem pracował na Islandii, to w kuchni pracował taki ze mną Cezariusz. Tak miał na imię. Pozdrawiam cię serdecznie, jeśli to oglądasz. I on jakby mówił zawsze do nas, money for nothing, chicks for free, nie? I jakby odnosząc się do sytuacji tam pracy, no bo nie ukrywajmy, tam lekka jest praca. I zwłaszcza ci, co się tak nie pracowali za mocno, to mówię do nich, money for nothing, co? I tak ten... No. Potem strzeliłem, że to jest z tej piosenki. Był niepozorny. Co? To podsiadło nagle się włączył? Od razu miękła. Był niepozorny, od razu miękła. No. Był sprawcą wielu ciąż. Jako mąż i nie mąż. Jako mąż i nie mąż. Znam to, ale... No, znane. Tytuł Jako mąż i nie mąż jest to Atrakcyjny Kazimierz. Kto był atrakcyjnym Kazimierzem? Właśnie. Ja się nigdy nie zakochałem w Kazimierzu nad Wisłą. Nie jest atrakcyjny? Jest atrakcyjny, uważam, ale nie z tyloma turystami. Może kiedyś poza sezonem by się trzeba było przejechać. Wiecie, kto był w Atrakcyjnym Kazimierzu? Jacek Bryndal. Co? On napisał tę piosenkę. Wow. Andrzej Kraiński i Piotr Wysocki. O, ja chyba wiem, co to jest. Jest to Jareniusz i Zakręcona? Nie. O, a też mi się tak wydawało. To jest chyba amerykańskie. Okej. Okay. Barani Fursi. No nie, no to na pewno jest Spice Girls, bo słychać, ale to jest numer Giving You Joy, ale znam, tylko... Ja nie znam. Faktycznie, Spice Girls, Say You'll Be There. Say You'll Be There. Wiesz, nie, no, nie, proszę. Proszę. Ty też nie wiesz? Wiem. Mogę? Nie, ty musisz, proszę. Tak? Nie, przepraszam. Nie w ogóle powstał burdel. Nie mogę dogonić tytułu. Mogę? Lenny Kravitz, Don't Stop Till It's Over. Zaliczam. Tak? Zaliczamy. Bądź ty raz z Robertem Janowskim. Don't say it's over till it's over, tak? It ain't over till it's over. Okej. Okay. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak, jest okej? Okay? It's okej, okay, okay. Dziękuję. No, jak tam macie w ogóle z Lennym Kravitzem? Ja kilka piosenek lubię. Ale fajny chłopak. Tak, spoko. No i on też grał w Igrzyskach Śmierci. Ja się ostatnio wkręciłam w słuchanie. Ja generalnie mam tak, że jak jakaś piosenka konkretnego artysty mi tak wejdzie, to ja po prostu jej słucham w kółko i w kółko. I ostatnio właśnie mam tak z piosenką Again. O, to miałem powiedzieć. Słuchaj, bo Again jest to najczęściej wykonywany utwór na studiach przeze mnie na karaoke. O, proszę. Jak chodziłem.
Szczególnie w multipubie Gruba Kaśka na Ratusz Arseno. All of my life. Nie, bo tam tak się wczuwałem. I wonder if I ever see you again. Chłopcy Mysłowic. Jedna z moich ulubionych piosenek Mysłowic. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Pełna zgoda. Nie mam pojęcia. Agnieszko, pozwól, że wytłumaczę ci, na czym polega zadanie. Ja wiem, co to jest i mogę to zanucić. No. Ja nie wiem, kto to śpiewa. Hey now, Luna? Nie. Aqua? Pewnie mówi o Buddy. No świetny ten numer jest ogólnie, no. Bardzo go lubię. Szczególnie te takie właśnie sprężynki w tym w refrenie. Tytuł We Like to Party. We like to party. Venga Boys. Kurde, tak zrąbać. Venga Boys nie wiedzieć. Venga Boys is coming and everybody's jumping. To było w jakimś serialu chyba. Albo i nie. Nie, na pewno nie w Miodowych latach. A to nie. Jezu, to takie te dziady smutne wtedy, co się działy w kątach jakieś tam. To brzmi trochę jak jakaś Ira czy coś. A, to takie w trampkach chodzili po szkole i się ich bałem. Spadam. A! Powoli spadam. Dobra. Wiem. Koma spadam. Aha. Ale Boże. Ja dopiero po tym fragmencie. Tak, ale dlatego, że ja tak nie trawię komy jakby osobiście. Że usłyszałem to kiedyś dlatego, żeby się w ogóle dowiedzieć, że jest siekie jak koma i potem miałem komę przez 5 lat po tym numerze i jak się budziłem, to stwierdziłem, że dobrze już nie pamiętam. Nie, ale oczywiście szanuję jakby i tam, nie wiem, to jest moje osobiste zdanie, dobra? Ach. Lady boy! No. Baby boy, nie, baby boy Destiny's Child. Nie, ale nie. Lose My Breath, Destiny's Child. Yeah, baby. Lose My Breath. To jest, dalej. To jest oryginalnie to był ten numer, miał się nazywać Lose My Breath i to miało być o właśnie ogoleniu sobie brwi po środku, ale zmienił zdanie. To jest 12 łez, to jest pani, która ma na nazwisko Wiśniewska. To mi wystarczy. Wow! Sylwia? Magda. Sylwia? A dobrze, nie powiedziałam imienia. O! A ja mam z Sylwią Wiśniewską historię. Jak z każdym. Sylwia Wiśniewska była jakiejś w galerii Mokotów jako gwiazda. I ja nie wiem dlaczego, w ogóle jesteś porąbany, byłem przebrany za diabła i mam z nią zdjęcie i podpisane z tyłu. Chodzi. Jak znajdę, to wstawimy na Instagram, bo naprawdę jest warto. Jest Sylwia Wiśniewska w ogóle, której nikt nie zna. Mówię no. Ludziom, Sylwia Wiśniewska, miałem zdjęcie z nią. Nie wiem. Historia to prawda. Oceana, kraj. To też jest historia. Spotkałeś się z Oceaną. Jestem ostatnio w toalecie, w klubie warszawskim. I wchodzi Oceana. Zapłakana. Naprawdę. Zapłakana. Naprawdę, przyszła zrobić siku. Do męski? Chyba... Nie, to była wspólna taka, że były te do mycia rąk. Tak, no. Outcast Jackson, tylko nie wiem czy... Tam jest MS. Mhm. MS Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Ja lubiłem Heje. I Heje nawet jeszcze na kasetę nagrywałem z radia. To siedziało się pół dnia, czekało i rekord. Tak było. Kto pierwszy? Ja? Ja byłam pierwsza. Tak? Dobra, zacznę się od tytułu. 3-4? Cii, chwila, nie, muszę się zastanowić. To jest za szybko, już. 3-4 tytuł. Molly. Jaki tytuł uważasz, że jest? No taki sam. No. Bo ja zrobiłem boli. Wykonawca 3-4? Problem. Po 5. To piosenka... A ty śpiewałeś to dzisiaj. To jest piosenka, która mi się totalnie kojarzy z Szymonem. No. Nikt mi się nie kojarzy tylko z Szymonem. Szymon tak w randomowej części dnia. On szpilu diamenty, ja t-shirty XL-ki. I bardzo lubię to śpiewać z Szymonem w samochodzie.
No my zrobiliśmy parodię o starych ludziach. Na słuchawce coś o padaczce, na linii Ilona, co ma Parkinsona. Stis to spropsował. O. No i to fajne, miłe. Lights, Ellie Goulding. Cóż tu powiedzieć, no wielki hit z tej gwiazdy zachodniej. Tak, z brytyjskiej gwiazdy. Tak. Dziękuję. Magiczna ręka. Dziękuję. Ręka Boga. To był pierwszy. A, wszyscy razem. Ja jednak nie pamiętam tytułu. Ja w ogóle teraz wytrącę zostałem. Ja kliknęłam po stronie Kowa. Przycisk został wytrącony. The less I know, the better. Tak. Tame Impala. Ja uwielbiam. Nie, fajne, to fajne, to jest gimnastyczna. Widziałem premierę w ten dzień, co wydali, to oglądałem, no. Wow. Bo mój kolega wrzucił, bo oni indie grają i byli tacy na czasie. Który to jest rok? 2015. No, a. Nie tak dawno. Aczkolwiek. Naprawdę, dla mnie to jakbym to przed chwilą, nie? Ja wiem, właśnie mi się wydaje, jak widziałam to, to myślałam, że to będzie taki bardziej 2018-19, nie? Tak, a to myśli już, się, kurczę, 8 lat. Syreny Artur Rojek. Wow, szybko. Nie chciałbym bardzo lubię, to znaczy lubiłam. Kiedyś bardzo dużo słuchałam tej piosenki, a teraz jakby dalej ją lubię. Bardzo dobre rojkowanie, co tu powiedzieć. A tam chyba był pierwszy. Chyba byłem pierwszy, bo oczywiście, że wiem, to jest High Hopes. I to śpiewa... Nie panikuj. Nie, ja wiem. Nie panikuj. Ale ja już największe tutaj zespoły zrobiłem. Nie panikuj. Nawet Perfect, Shirana zrobiłem. Nie panikuj. Panic at the Disco. Brawo. Jakie to miłe jest. Mózgi, a też i serca. Prawda? Razem bo to po koreańsku. K-pop. Ja wiem. No, ja też wiem. Wiesz. Tytuł 3-4? Dynamite. Kto? BTS. Po 5. To było reklamie jakieś, nie? Samsunga. Samsunga, tak. Lubię tę piosenkę. Ja też. No, do posłuchania pozytywna. Milutka. Wyciągają mnie na bank. Adam chyba. Ja jest to Young Leosia Jungle Boy. O nie. Jungle Girl! Tak miałem powiedzieć. Naprawdę, tylko zmieniłem płeć w tej chwili. Tylko jedno. Zaliczysz to? Zaliczę. Jungle Girl, moje kwiaty z Kali, Amsterdamu i Hiszpanii. Szczyty, I fly, coś tam. Nie, chciałem to zrobić. Ja puszczałem sobie tą płytę. Ja i kurde, się tego nie wstydzę. Ja i w ogóle. Na imprezach wiesz, że ekstra. Czy to boomer, czy to młody przy Young Leosi. Udane gody. Zapraszamy po więcej komedii na TikToka lub Instagram Adama. Wiki. O nie. Co a ja stwierdziłam, że już coraz młodsze piosenki to na pewno. Fryderyk Chopin! Tego nie znam. Planuję spalić Boję się o ciebie, Kaśka Sochacka. I Vito Bambino. Boję się o ciebie. Ja nie przypadam za Vito Bambino. Ja też nie. Ja też lubię nie. Vito ja Bambino, tylko w, jak jest dodatkiem. Wiecie, co w sensie... z nim mam? Jakiś, że nie jest autentyczny. Nie wiem dlaczego. Tak z nim mam. Ja też. No i ja to powiedziałem. A ja go bardzo lubię. Mi jakby personalnie totalnie nie przeszkadza, tylko ja po prostu nie lubię... Po prostu jego głos bardziej mi pasuje, kiedy jest połączony z innymi głosami. Ale to też jest. Ale to jest... W sensie on grał w zespole... Vitamina. Też dobrze. Musiałam się upewnić. Tak. To lubię piosenkę tak. Dom, ale to jest jedyna piosenka Vito Bambino, którą lubię. Ja lubię Nudy. A, to okazce. Jest wszystko fajnie. Ja no bardzo lubię Niebo było różowe. O, to też lubię, ale to jest jedyna piosenka, jaką znam. Tak. A nam się zdarza posłuchać w samochodzie jej piosenek. Lubimy, ale... Bez strzału. Mleko było ryżowe, taką kawę zamówił mi ziomek. O, co się stało? Follow you, Imagine Dragons. To nowe jakieś. I will follow you. Oh, yeah. Down wherever you need.
piosenkę. To, ja bardzo lubię tę piosenkę. Ja ostatnio wpadłam, jak jeszcze miałam TikToka. A na co on tak na scenie? Tak, wpadłam w viral tego i po prostu... Dziewczyny tam piały. Ja i tam było co chwilę na przykład memy typu... jak zostać naszyjnikiem, albo jak zostać spodenkami, bo on był ubrany tylko w naszyjniki spodenki. I ty Piary właśnie mówisz, no ja tą chciałam być na naszyjniki. A ja przez to, że nie mam TikToka, to ja odkryłam to. 3 miesiące. Dzień dobry TVN! O Jezu, najgorzej! Odkryć Dzień dobry TVN coś! Ale boomer! Jezu! To jest jakby, tak, TikTok, Instagram, Facebook, Dzień dobry TVN. Oni tam o K-popie będą mówić za miesiąc, nie? Z tego. To brzmi jakoś tak rapersko. No i mi się wydaje, że to będzie coś z tej płyty 2020 Club. Nie wiem. Wiecie? Ja może bym powiedział... Nie, to jest w ogóle palne. Jakaś brodka? Mi to czymś takim raperskim zajeżdża. Brodka z kimś tam. To nie jest ten. Totalnie nie wiem, totalnie nie. Pierwszy raz to słyszę. To jest może jakaś eurowizyjna piosenka. O, to jest ten Jan! Tak? Przecież. Tytuł? O Jezu, okej, okay, faktycznie. Jak to się nazywało? Ja nie wiem. Adam, dasz radę. Zabiło mnie w ogóle widzki młode tego kanału. Ajajaj. Ja wiem. Tak, to pięć, no i wal. Po pięć? Nie, nie, proszę, nie. To jest Gladiator. Ja. Tak, Gladiator. Ale by to rozwaliło tę Eurowizję. No uważam, personalnie bym sobie nie puścił, ale jakby będąc specjalistą uważam, że to jest tak jakby łączy takie eurowizyjne bęgery z taką no, tą właśnie modnością, jakimś innością i takim właśnie no to co teraz fajnie, to mówię bardzo profesjonalnie, wiem, ale jakby uważam, że zdecydowanie i przede wszystkim miałby poparcie, no miał, a tu tak, mamy... Tak. Agnieszka wygrywa dzisiejszy odcinek! Brawo! Naprawdę, to była przyjemność. Tak, z wami też była przyjemność. No. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Beata Bezak, Dorota Truskolaska-Alibert, Maksymilian Leśniewski, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki. Chciałem zaprosić do subskrypcji kanału, podajcie też na Instagrama. I na Pełnej, i na Adama Instagrama. Na Pełnej też. Teraz już nie, ale tam zapraszam. Są ciągle fajne rzeczy. Tak, no na Pełnej to jest historia, ale zapraszam na TikTok, Instagram, pośmiejemy się razem. Zapraszam do dziewczyn, Aga Woloch, architektura krebra. O, zapraszam. Nie wiem. Miejsca na ten rok jeszcze są. I za to ale nie niewiele, musicie się spieszyć.